jeśli myślę o zawodzie, a zasadniczo posłannictwie pielęgniarskim, to trzeba powiedzieć, że nasza Pani Naczelna wyraża i oddaje najlepsze pielęgniarskie tradycje i to, co w tym zawodzie można ukazać najlepszego. Mogę tak powiedzieć, że Dorotka, dlatego że znamy się od kołyski, od przedszkola. Mieszkałyśmy na jednej ulicy, w jednej miejscowości. Także łączy nas rzeczywiście, mam nadzieję i myślę, że mam rację, wielka przyjaźń i koleżeństwo. Nasze drogi służbowe rozpoczęły się właśnie w szpitalu Przemienienia Pańskiego na Długiej, ale to były lata 70. Tam pracowałyśmy na różnych oddziałach. Dorotka na oddziale H, ja na oddziale E. Na pewno jest człowiekiem, gdzie można na niej polegać, gdzie praktycznie myślę, że ktokolwiek zwrócił się do niej o pomoc, na pewno wszystkim starała się pomóc. Z Panią Naczelną znamy się od 1974 roku. Charakteryzuje się wielką wrażliwością na ból ludzki, cudowny organizator pracy, cudowna koleżanka, chętna do pomocy i chorym, i wszystkim ludziom potrzebującym wokół. Kiedy byłem kierownikiem Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń, ściśle z nią współpracowałem. Rozumiałem, że właściwa praca oddziału i właściwa opieka nad chorymi zależy w dużej mierze od właściwej pracy pielęgniarek. Przeżywaliśmy razem trudne czasy, kiedy były niedobory kadrowe pielęgniarek w pewnym okresie i wówczas pani przełożona zawsze potrafiła zabezpieczyć odpowiednią opiekę pielęgniarską na oddziałach, którymi kierowałem. I dziś po latach mogę powiedzieć, że to kobieta sukcesu, ciesząca się dużym autorytetem. Wychowała wiele pokoleń wspaniałych pielęgniarek. Jako szef bardzo wymagająca, ale zarazem tolerancyjna, wyrozumiała, życzliwa i szczera. Postawiła sobie wysoko poprzeczkę, ale i nam, pielęgniarkom, nie odpuszczała i coraz wyżej podnosiła. Zawsze czuła się pielęgniarką i całym sercem temu zawodowi oddana, dążąca do podnoszenia jego prestiżu. Myślę, że Dorota no jest naprawdę no dobrym, bardzo dobrym człowiekiem, dobrą koleżanką. Troszczy się na pewno o swoich rodziców, o swoje rodzeństwo, o swoich przyjaciół. I myślę, że takiej Doroty no, nie znamy. Sądzę, że szczególną wartością Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego jest współpraca z Panią Naczelną Pielęgniarką, Panią Magister Dorotą Liczbańską. Pani Magister Liczbańska łączy absolutną kompetencję z życzliwością, z umiejętnościami organizacyjnymi. Też dla racji merytorycznych, wyższych, co jest bardzo ważne, także w rzeczywistości szpitala klinicznego, umie twardo wypowiedzieć swoje zdanie. Lata, w których pełni funkcję naczelnej pielęgniarki, utworzony został zespół pielęgniarski chyba niepowtarzalny. Taki, który jest dobrze zorganizowany, bardzo mocno pochylony ku pacjentowi. Nasza naczelna pielęgniarka Dorota Liczbańska znana jest ze swojego profesjonalizmu i perfekcyjnej pracy. Bez Dorotki nasz zespół dyrekcyjny będzie nie tym samym zespołem i z pewnością będzie nam jej brakowało. Jest to najlepsza możliwa pielęgniarka naczelna.